To jest program Kontrast. Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie. Państwa i moim gościem dzisiaj jest poseł, ale do niedawna premier polskiego rządu, Ewa Kopacz. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani premier, tak się będę zwracał, jak Pani słyszała piątkową konferencję posłów Prawa i Sprawiedliwości o tym, że nie ma Radomia w zapisach umownych, o których mowa, których Pani także była stroną negocjacyjną, co tu dużo mówić jako szef polskiego rządu, to dzisiaj Pani odpowiedź na to pytanie, bo kwestia zasadnicza, pytanie posłów, dlaczego? No, odpowiedź może być tylko jedna, że nieudolność w negocjowaniu tej umowy offsetowej pokrywa się dzisiaj takimi oszczerstwami, zrzucaniem winy na poprzedników. To wie pan, ja bym chciała usłyszeć, kto jest winien za to, że nie powstanie wydział medyczny na naszym uniwersytecie, bo to też obiecywali bardzo szumnie. Ja znam słowa kategoryczne posłów opcji obecnie rządzącej, posłów ziemi radomskiej, którzy mówili, to jest oczywiste, tamci nie potrafili, my to zrobimy. Ja bym chciała zmobilizować dzisiaj Radomian do tego, żeby egzekwowali i sprawdzali to ja także będę sprawdzał. Był Radom w zapisach? Proszę pamiętać, że premier polskiego rządu nie uczestniczy ani w rozstrzyganiu, kto zostanie zwycięzcą takiego przetargu, ani też w formułowaniu umowy offsetowej. Ale pamiętam deklarację z strony francuskiej, zresztą składane również tu w Radomiu, gdzie powstanie wyżyna lotnicza, gdzie Łódź i polskie zakłady lotnicze numer 1 i Radom, który ma swoją historię zbrojeniową poprzez swoją nowoczesną fabrykę, że będziemy tymi miejscami, gdzie będą montowane. Znaczy, na stronie internetowej było jasne zapisane, na stronie Airbusa, tak, że Radom tak. 250 miejsc pracy, w sumie wyżyna lotnicza to 1250, tak. Ale Radom, w świetle tego, co mówią posłowie PiSu, w umowie offsetowej to słowo nie pada. Zresztą potwierdził to prezydent Komorowski także w ostatnim wywiadzie telewizyjnym. No tak, ale tylko proszę pamiętać, ja nie wiem, jaki jest wymóg zawierania umów offsetowych, bo ja takiej umowy nigdy nie zawierałam i nie uczestniczyłam w negocjowaniu zapisów takiej umowy. Ale pamiętajmy, że jeśli strona, która podpisuje ze stroną polską umowę offsetową i deklaruje się do pewnych rzeczy, to nie wszystko ma być literalnie zapisane. Jeśli mówi, że zainwestuje tyle i tyle pieniędzy po to, żeby stworzyć tu nowe miejsca pracy i będzie montować podzespoły czy pewne elementy, nie musi wymieniać tego, bo to jest jak gdyby sprawa polskiego rządu, gdzie lokalizację tych montowni umieści. Więc ja jestem spokojna o to, że strona francuska wywiązałaby się z tych deklaracji, które były składane tutaj wcześniej, że to właśnie i Łódź, i Radom będą tymi miejscami, w których i powstaną te miejsca pracy i gdzie będzie kontynuowany montaż. Czyli jakby wierzy Pani w to, że to decyzją rządu Radom znalazłby się, mimo tego, że zgodzimy się, no bo tak wynika także z tego, co Pani mówi, z tego, co mówi prezydent Komorowski, że jednak to słowo w umowie nie padało, choć posłowie PiSu też nie pokazują tej umowy. Wie Pan, najprościej by było rzeczywiście położyć wszystkie karty na stół. Jeśli dzisiaj w formie jakiejś informacji, które poseł PiSu tak, przedstawia i mówi o tym, co było, co nie było, niech to po prostu pokażą, niech w ogóle pokażą protokół rozbieżności podczas tych rozmów, tych negocjacji offsetowych i wtedy będzie wiadomo, o co chodzi. Bo dzisiaj, ja rozumiem, że dla nas jest to bardzo ważne i dla mnie to było bardzo ważne wtedy, kiedy decydowałam, że Polska Grupa Zbrojeniowa ma mieć swoją siedzibę w Radomiu i o to walczyłam wtedy, kiedy byłam marszałkiem. I rząd PiSu to kontynuuje. Decyzje ostatnie wiemy, że 200 pracowników, że tutaj ma być także oddział odpowiedni i tu ma się faktycznie już skupiać PGZ. No i bardzo się cieszę, bo czuję się trochę taką matką tego pomysłu, tak? To, że mamy świetną fabrykę broni i ten przemysł zbrojeniowy może nam dawać taką dobrą wizytówkę Radomia w świecie, nie tylko w Europie, że jesteśmy tym miejscem, w którym naprawdę mamy świetną, nowoczesną fabrykę broni i możemy produkować broń i tej nowej generacji po to, żeby wejść na inne rynki niż tylko Polski. Więc to jest oczywiste. Tylko, że problem polega na czymś innym. Dzisiaj już sprawa tego, czy Radom będzie, czy nie będzie, miejscem, w którym będziemy montować te podzespoły, została
zamknięta, bo zostały zerwane te rozmowy offsetowe. Więc gdyby rzeczywiście tak było, że te rozmowy trwałyby, gdyby te rozmowy przybrały taki bieg i dobry finisz i dobre zakończenie, że rzeczywiście podpisujemy tę umowę offsetową, no to wtedy my, Radomianie, naród bardzo waleczny, pewnie byśmy bardzo walczyli, żeby dotrzymane były obietnice składane przez stronę francuską, żeby ten montaż, a my byśmy wymuszali na rządzących, żeby podtrzymali to, że montaż żeby odbędzie się... Mimo braku zapisu Radomia, tak żeby jest, to tutaj żeby to, Radom zaistniał. Bo te deklaracje padły, to nie bez powodu znalazło się na stronach Airbusa. Nie pod potrzebę umów offsetowych, bo gdybyście Państwo pewnie prześledzili historię tych zapisów, to one były zdecydowanie wcześniej. No te rozmowy trwały aż prawie rok. No to tego rodzaju rozmowy offsetowe przedłużające się w nieskończoność i jednocześnie powodujące, że nie ma rozstrzygnięcia, że zostały zerwane, świadczy o nieudolności tej ekipy, która siadła do stołu i albo była nieprzygotowana, albo była zbyt pewna siebie i narzucała swoje warunki. Więc ja uważam, że dzisiaj na tym Radom stracił i niestety stracił bezpowrotnie, bo pewnie już do tych rozmów nie wrócimy, skoro pan minister Macierewicz zadeklarował, że będą kupowane Black Hawki, czyli zupełnie inny typ śmigłowca, tak? Nie taki, no ale być może także i Radom na tym skorzysta, choć tak jak z kolei powtarzają posłowie, i tutaj powołam się na słowa Anny Kwiecień, Polska ma na tym skorzystać. I to jest najważniejsze. Oczywiście przede wszystkim w tym się Polacy. Tak, Polacy. Przede wszystkim Polacy. Wie pan, bo bezpieczeństwo to powinno być priorytetem, wzmacnianie bezpieczeństwa powinno być priorytetem każdego rządu, niezależnie od tego, jaka partia to firmuje. Dzisiaj bezpieczeństwo pana, moje, wszystkich tych, którzy mieszkają w Radomiu, w Warszawie, gdziekolwiek w Polsce, powinno być priorytetem dla każdego rządu. Czy Prawo i Sprawiedliwość przestraszyło się kobiet? Zdecydowanie tak. Czy dzisiaj to głosowanie, czyli odrzucenie projektu zaproponowanego przez Ordo Iuris powoduje, że ta dyskusja przycichnie, czy jednak będzie cały czas i będzie próba, bo już wiemy o tym, że jest złożony kolejny projekt, prawda, na razie. Wie pan, ja zwykle zaczynam mieć obawy i wtedy, kiedy szef tej partii, czyli Jarosław Kaczyński, mówi jedno, cofnijmy się o krok do tyłu po to, żeby pójść dwa kroki do przodu. Gdybym była rzeczywiście osobą, która tylko widzi zło w tych, którzy rządzą, to powiedziała, Jezu, to zamiast paru lat więzienia będziemy mieli dożywocie, tak, dla tych kobiet. Ale czasem trzeba ten krok do tyłu zrobić, żeby potem dwa do przodu, prawda? Niewątpliwie tak, tylko w tej sprawie nie zrobiono praktycznie rzecz biorąc ani do przodu, ani do tyłu, zrobiono w bok, bo jak pan wie, oszukano nie tylko tych, którym obiecywano, że są strażnikami obrony życia, bo ich oszukano, szczególnie tych, którzy przynieśli te podpisy pod tym projektem obywatelskim, ale też oszukano tych, którzy przynieśli projekt również obywatelski, który miał na celu liberalizować to prawo. Oszukano ich w ten sposób, że jeszcze kilka minut przed głosowaniem wychodzi marszałek Terlecki na mównicę i mówi, obydwa projekty trafią do komisji. Szanujemy obywateli, którzy podpisali się pod oba poseł projektami. Poseł Suski jest za oboma. Posłanka Anna Kwiecień jest przeciwko jednym, a za drugim. Ale to nie chodzi o to, jak głosowali poszczególni posłowie. Chodzi o jedną zasadniczą rzecz, że w tym projekcie, który głosami PiSu, tak, teraz został odrzucony, a który był chwalony. Mało tego, w poprzedniej kadencji, kiedy mieliśmy do czynienia z tego rodzaju projektami, też obywatelskimi, proszę zobaczyć, jak wyglądało głosowanie. Wszyscy posłowie głosowali jednoznacznie za zaostrzeniem prawa aborcyjnego. I to właśnie posłowie z PiSu. Więc dzisiaj opowiadanie, że my się podzieliliśmy, bo część mówiła tak, a część inaczej, właściwie nic nie znaczy. Znaczy to, co się stało w końcowej fazie. Dobrze się stało, że odrzucono ten projekt z jednego powodu. Ja uważam, że to porozumienie, które zostało zawarte 23 lata temu, porozumienie bardzo trudne, kompromis, na którym traci i jedna, i druga strona, w każdym kompromisie. Najwięcej wówczas partii było, prawda? Ale też pamiętajmy, że ten kompromis wynegocjowany w takim trudzie z obecnością strony kościelnej obowiązywał. Dzisiaj radykalizm w jedną lub w drugą stronę spowoduje tylko i wyłącznie wojnę ideologiczną. Czy dzisiaj nam jeszcze potrzeba
powodu czy pretekstu do kolejnego podziału Polaków. Ale przecież ci Polacy zostali już tak podzieleni przez obecnie rządzących na tych, którzy są lepszego sortu, gorszego sortu, na tych, którym się należą mimo wykształcenia prace w spółkach Skarbu Państwa i na tym, którym się nie należą, na tych, którzy są większymi i gorszymi patriotami. No, podzielili możliwie skutecznie w bardzo krótkim czasie społeczeństwo. Więc niech pozostawią to, co było kompromisem, niech próbują pomyśleć, jak można by było zrobić, jak można by było uchwalić prawo, które pozwoli młodym ludziom świadomie podejmować decyzje o początku swojego współżycia. Więc edukacja, która powinna wejść do szkół, która powinna mówić o zagrożeniach, o konsekwencjach, to są rzeczy, no, o których rząd w nowoczesnym... chce się zająć matkami, prawda? I też zgłasza taki postulat po to, żeby także zaopiekować się ewentualnie kobietami, które mają problem, po pierwsze, z decyzją. Ale wie pan, w tych ustawach nie chodziło o to, czy one mają problem z decyzją. Chodziło o to, żeby pozbawić ich prawa do podejmowania tej decyzji. Bo dzisiaj chcieli zastąpić ich sumienie kodeksem karnym. Oni dzisiaj, ci z prawej strony, ci z Prawa Sprawiedliwości, dzisiaj powiedzieli, wy nie macie wyboru. Wy dzisiaj zrobicie dokładnie tak, jak będzie zapisane w prawie, które my będziemy sankcjonować, głosując na sali. Kończąc ten temat, Anna Kwiecień mówi, że państwo chcieliście czekać do 11 stycznia. Nie, bzdura. No, bzdura. Po pierwsze, komisja, która oczywiście miała miejsce, była nieregulaminowo zwołana. Po drugie, przewodniczący tej komisji, który nie miał pojęcia o tym, jak wygląda regulamin. A po trzecie, wracając jeszcze tylko do wątku, który pan poruszył poprzednio, że teraz wszyscy będą się rozczulać i będą mówić, jak to opieką otaczamy matki, które urodzą dzieci z tak zwanej trudnej ciąży. To ja panu powiem, że deklaracja na sali sejmowej trochę mnie zaskoczyła, bo kilka dni wcześniej w Ministerstwie Zdrowia, minister zdrowia rządu pani Beaty Szydło, która składa tą deklarację, niestety pozbawił finansowania dzieci z mukopolisacharydozą typu drugiego. To jest choroba rzadka, ale te dzieci strasznie cierpią. One nie dożyją starości. Wiadomo, jest to choroba genetyczna bardzo trudna. I tym dzieciom odebrano finansowanie. Jak to się ma do tych deklaracji zaraz za kilka dni na sali sejmowej przez panią premier? Czyli mówimy jedno, a robią zupełnie co innego. Pani premier, pytanie, czy największą pani porażką, jeśli chodzi o ziemię radomską, jest brak kolei między Radomiem a Warszawą, tej szybkiej kolei? Bo przez wiele lat rządu Platformy nie udało się tego załatwić. Jeśli PiS dzisiaj będzie rządził i dopóki będzie uważał, że Radom będzie dla niego miejscem, któremu trzeba trochę przykręcić śruby tylko dlatego, że tu nie mają swojego prezydenta, to pewnie tej kolei nie będzie. Natomiast jeśli ta deklarowana więź z Radomiem posłów Prawa i Sprawiedliwości, mówię deklarowana, z naciskiem na słowo deklarowana, bo mówię, jedno mówią, a drugie robią, jeśli rzeczywiście im będzie zależało na ziemi radomskiej, na obywatelach naszej ziemi radomskiej, to pewnie ta kolej, która jest zapisana w programie, na pewno będzie realizowana. A dlaczego pani się nie udało? Nie wszystko można było zapisać. Tyle rzeczy, ile mnie się udało, pewnie by nie starczyło tu czasu na pańskiej antenie, żeby wymienić, ile rzeczy udało mi się dla Radomia. Znaczy, robiłam to z pełną determinacją, wtedy, kiedy chodziło i o pieniądze na stadion. I pan wie, że dopiero za naszych czasów to się udało, bo za poprzednika niestety się nie udało z jednego powodu, że uważał, że trzeba budować za kolosalne pieniądze budowle ze szkła i stali. A nam chodzi o to, żeby był przyzwoity obiekt sportowy, na którym będzie można również międzynarodowe rozgrywki przeprowadzać. Udało się również z obwodnicami Radomia i pan wie, że wcale łatwo nie było. I udało się z wieloma innymi rzeczami, łącznie z remontem chociażby waszej muszli koncertowej, ze szkołą muzyczną, w której w tej chwili jest, ze szkołą plastyczną i mogłabym wymieniać. I wtedy nie miałam sprzymierzeńców. Nie mamy co do tego wątpliwości, że lista jest długa i tu się zgodzimy, tak? Natomiast pytanie, bo to jest jednak obietnica polityczna składana przez państwa rząd, ale i przez rząd poprzedni przed państwem i także teraz w kontrakcie dla Radomia zapisany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Już wiemy, że od 2019 roku kolej nie zostanie zmodernizowana należycie. Na tym odcinku choćby Czachy wykradą. Tak, ale wie pan, staranność obowiązuje na każdym poziomie. Na poziomie najwyższym politycznym, gdzie jest wola, żeby ewentualnie finansować tego rodzaju nie zadanie. Ma woli, nie ma... Natomiast jest też coś, co będzie egzekwowane przez obowiązujące prawo, czyli dokumentacja, która jest zrobiona, której i cała ta praca architektoniczna,
architektoniczna, tak, z całą starannością musi być na tyle przygotowana, żeby można było te pieniądze w sposób odpowiedzialny przekazać do realizacji tego projektu. Ja myślę, że na ten temat mogliby mówić poprzednicy rządzący tu w Radomiu i chciałabym, żeby z pewnych sytuacji... Ale jak się Radom ma do tej kwestii Czachówek, na przykład Radom, do tej trasy, prawda? Bo, no, tak... Gdyby się okazało, że bylibyśmy gotowi zdecydowanie wcześniej z całą dokumentacją, w której nie rysowalibyśmy torów na przejeździe kolejowym albo na wiadukcie kolejowym albo w podobnych historiach, to pewnie byłoby to zdecydowanie szybciej. Wiele razy korygowano te plany. PKP także nie było dość dobrze przygotowane do tego? I pan, na wszystko niewątpliwie nie starczyło pieniędzy. Zapisywaliśmy to, gdyby przyszło nam rządzić przez kolejne lata, gwarantuję panu, że z całą starannością, na pewno tak jak w związku z obwodnicą i pozostałymi inwestycjami, bardzo mocno bym pilnowała tego, żeby ta kolej została zrealizowana. Czeka nas zwrot także pieniędzy, jeśli chodzi o kraj, jeśli chodzi o kolej, właśnie tego nie zrealizowane wiem, to już jest jak gdyby problem tych, którzy dzisiaj będą za to odpowiadać. Ja niekiedy sobie tak myślę, że Platforma Obywatelska o tyle nie ma szczęścia, że jak była rządząca, to wszyscy mówili, bo wy rządzicie, więc wy odpowiadajcie na te trudne pytania. Kiedy jesteśmy w opozycji, też pytają nas, mówią, no odpowiadajcie pani, trudno, za te pytania. Nie zadawał pani trudnych pytań. Nie, bo no oczywiście, ja ale ja jestem gotowa odpowiadać na każde z tych pytań. Tym bardziej, że pan sobie zdaje sprawę z tego, że moje przywiązanie do ziemi radomskiej jest wyjątkowe i w każdych okolicznościach, kiedy tylko była okazja, żeby wesprzeć to moje miasto i nie tylko miasto, mówię o ziemi radomskiej, to nigdy nie odwracałam się plecami, wręcz przeciwnie. Ale też wyznawałam taką zasadę, że jeśli coś jest niemożliwe, to mówiłam, że to jest niemożliwe. I to jest taka uczciwość nacechowana odwagą, zdecydowanie popłaca, bo nie rozczarowuje ludzi. Są takie sytuacje, w których mimo dobrej woli, szczerych chęci, zaangażowania przyjdą obiektywne przeszkody i pewnych rzeczy nie można zrealizować. I na koniec chciałem zapytać o medycynę na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. No pytanie o to, czy zostanie zrealizowana, to raczej pytanie do rządzących dzisiaj, no ale także to państwa przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, dzisiaj prezydentem Radomia, także współdecyduje o powstaniu. No, może aż współdecyduje, bo wiadomo jest rzeczą, że wszyscy ci, którzy mieszkają zgoda w Radomiu... Zgoda ministerstwa jest potrzebna, to oczywiście. Przede wszystkim decyduje o tym, przede wszystkim decyduje o tym minister zdrowia. I nie zapominajmy, a ten minister zdrowia jest oczywiście ze Sprawa i Sprawiedliwości, z określonej opcji, która rządzi, nawet nie ze strony koalicyjnej, bo rządzą sami. Dzisiaj dobra wola polega na tym, żeby można było otworzyć wydział lekarski na naszym uniwersytecie, potrzebne jest tak zwane zaplecze. Żeby mieć to zaplecze, tak, czyli zaplecze kliniczne, trzeba dofinansować te szpitale, które mogłyby być tym zapleczem dydaktycznym dla studentów, którzy zdecydowaliby się tu studiować. Potrzebny jest nie ten byłoby, wydział? Podejrzewam, problemu, jeśli chodzi o kadrę, bo wielu profesorów, znanych profesorów pewnie zechciałoby tutaj przyjechać, pracować i uczyć młodych lekarzy, studentów medycyny. Natomiast niewątpliwie to zaplecze jest tym, co jest warunkiem sine qua non, żeby pan minister otworzył taki wydział. I pytanie, czy jest potrzebny, czy to faktycznie pozwoli na zrobienie tego kroku? Wszystko, co w jakimkolwiek stopniu będzie reklamować nasze miasto, a na pewno napływ studentów na popularny kierunek, bo medycyna nadal jest popularnym kierunkiem, niewątpliwie spowodowałoby, że o Radomiu mówiłoby się znowu w tej pozytywnej aurze. I mówiło się, jedź studiuj do Radomia, bo tam warto studiować, bo tam jest dobre zaplecze, bo tam są dobrzy wykładowcy, że tam się nauczysz, będziesz dobrym lekarzem. Jednego roku przyjdzie część studentów, ale ich koledzy pomyślą już następnego roku, skoro moi koledzy kończą dobrą uczelnię, dobry wydział lekarski właśnie tu w Radomiu, no to może ja też tam w tym Radomiu nie będę się pchał do tych już bardzo popularnych ośrodków jak Warszawa, Kraków, tak, czy Katowice, czy Łódź, przyjadę do Radomia studiować. Kandydować trzeba było z pozycji premiera, rozumiem, z Warszawy, a nie z Radomia. Tego wymaga gdzieś tam także no, taki był zwyczaj. Pamięta pan, że polityczny. Donald Tusk, mój poprzednik, też startował z Warszawy. Jako gdańszczanin. Tak? Jako gdańszczanin, więc pamiętamy też gdańszczanina, który był prezydentem Warszawy. Więc to jest rzecz naturalna, stojąc na czele ugrupowania, i to się mierzy siły z przeciwnikiem,
no może nie przeciwnikiem, ale ze swoim kontrkandydatem. Ja mam małą satysfakcję, jestem oczywiście wdzięczna bardzo warszawiakom, że dostałam ponad 230 tysięcy głosów. To jest dużo dla kogoś, kto nie mieszka w Warszawie, ale startował z Warszawy. Ale też cieszę się, że wtedy, kiedy w całej Polsce wygrał PiS, ja wygrałam z Jarosławem Kaczyńskim. Platforma to mocna partia dzisiaj? Platforma niewątpliwie jest partia, przywódczy. To jest ta partia, która musi być mocna, musi być silna, musi być jednolita, bo dzisiaj potrzeba, tak jak opozycji totalnej, przede wszystkim opozycji moralnej. Czyli jest opozycji, także nowoczesna jako jedna opozycji, z opcji, prawda? Opozycji moralnej, która będzie stawać po stronie, zawsze po stronie pokrzywdzonych, oszukanych czy źle potraktowanych. I taka będzie Platforma. Nie boi się pani Nowoczesnej i zagrożenia ze strony Ryszarda Petru? Ja w ogóle mało rzeczy w życiu się boję. A, czyli odważnie. No, polityka wymaga odważnych decyzji. Miałam taką próbkę, kiedy byłam premierem, wtedy, kiedy byłam marszałkiem, wtedy, kiedy byłam ministrem zdrowia i nie bałam się podejmować trudnych decyzji, chociażby sprawa zakupu szczepionek, która już tak dawno była, że pewnie nikt o tym nie pamięta. Ale tam też było potrzeba odwagi. Ja bym zalecała, żeby wszyscy politycy, którzy dzisiaj zajmują się zawodowo polityką, ci rządzący i ci nie rządzący, także przewodniczącemu i ci w opozycji, rozumiem. To także... generalnie wszystkim politykom, sobie też takie zalecenie stosowałam i się do niego dostosowałam. Trzeba mieć odwagę mówić ludziom niekiedy rzeczy, które są niepopularne. Nie zawsze trzeba obiecywać na wyrost, bo to się skończy katastrofą. A umieć się przyznać do błędu dzisiaj, także, rozumiem? Umieć się przyznać do błędu również. I powiedzieć, przepraszam, jeśli się myliłem. Ja nie uciekałam od słowa przepraszam, a żałuję, że ci, którzy obecnie rządzą, przyjęli taką formułę, tylko my mamy rację. Tylko my mamy monopol na wiedzę i tylko my możemy decydować. Wie pan, urządzanie innym życia to jest branie również odpowiedzialności za ich życie, a Polacy, dumny naród, chcą brać odpowiedzialność za swoje życie. Ewa Kopacz, była premier, dzisiaj posłanka Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca oczywiście także tej partii. Była państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Krzysztof Czaban, to był program Kontrast. Do zobaczenia za tydzień.